Dzień dobry wszystkim, w poniedziałek, pierwszy dzień luty, nieważne, 9.30. 9.30, jestem w Warszawie, ogólnie trasa Siekierkowska. I teraz, moi drodzy parafianie, to wygląda tak. Dzisiaj miałem bardzo intensywny poranek dla rozgrzewki. Otóż, byłem już, ale to zaraz wam powiem, a na razie intro. Zapraszam na kolejny tydzień. Tak, jak już wspomniałem, intensywny poranek, bardzo intensywny. Otóż tak, zdjąłem jedną paletkę, tą małą, taką na cargo, na wirażowej. Potem następnie jeszcze dobrze jej nie rozładowałem, oczywiście ręcznie, samemu, ponieważ w biurach pracują biurowcy, a my jesteśmy od fizycznych. Ale nic, później jeszcze dobrze nie zdjąłem tej palety, już ding, 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 wow, tak samego rana, kurtyna w górę, no ale dobra. Byłem teraz na Marysinie, tam załadowałem dwie maszyny, jakieś paki, coś tam paki, no i z tym jadę do Pabianic, także na luzie. Panowie załadowali takim ręcznym, tym takim małym ręcznym wózeczkiem, ni to widlak, ni to paleciak, wiecie o co chodzi, aczkolwiek elektryczny, no to było to o tyle lepiej, aczkolwiek bez tego musiałem troszeczkę samochodzikiem do tyłu, do przodu i tak dalej, żeby się poukładało. No i zobaczymy, jak machniemy to, no to będziemy czekać, bo w Pabianicach będę około godziny 12, mniej więcej, tam zrzucimy to, no to będziemy czekać, może zaraz, kurde, się okaże, że coś będzie. Także my na spokojnie sobie lecimy, słoneczko świeci, ładna pogoda w miarę, rześka. Teraz jest minus 10 stopni, jak wyjeżdżałem z domu było minus 15. Także całkiem fajnie, podoba mi się. Obydwa samochodziki francuskie odpaliły bez najmniejszego problemu, bo i moja cytrynka prywatnie i moja Renatka służbowo. Można było, można, kurde. No i teraz można już lecieć. Za 600 metrów jedź dalej prosto. Tak jest, także lecę dalej prosto. No i dobra, mamy godzinę 12, ja przyjechałem, otworzyłem, teraz czekam na rozładunek. Na wózkowego muszę poczekać 2 minuty. Ale luzik, po rozładunku tutaj tych dwóch maszyn, które widzicie, jadę do Łodzi, tam będziemy ładować coś. I to coś zawozimy do Kościerzyny, ale to na jutro rano. Także na luzie, zupełnym luzie. Zobaczymy. Piękne słoneczko świeci. Nadaje po prostu tak elegancko, że super. A tutaj też fajnie się dojechało. A tutaj troszeczkę śniegu, ale to już topnieje w sumie. Także fajnie leci. No i dobra, szybko, sprawnie zdjęte. Kurde, akurat się pod takim dachem ustawiłem, że mi z prawej strony tak napadało na szybę i lusterko, że cholercia jasna, chyba muszę tam wyjść. Okej. No super. I muszę sobie wytrzeć tą kurde ten bok, bo trochę dupnie to wygląda. Ja w lusterku za bardzo nie widzę. O, tak jakoś zrobimy. Ale dobra, ja się tutaj jeszcze na razie ustawię. Okej. Niech on sobie wyjedzie. On też w tej samej firmie rozładowywał, tylko że na innym magazynie, z tego co się dowiedziałem. Okej, dobra. A ja tymczasem idę sobie wytrzeć i jadę na załadunek.
Ojejku, dobra. Jedź dalej prosto. Załadowany, jadę teraz tunelem łódzkim. Nie wiem, jak się nazywa ten tunel, ale w każdym razie jest. I teraz kierunek Kościerzyna chyba. Także jeszcze przede mną jest 335 km. Ale spoko, luz, za 22 jest, także na totalnym luzie. A w międzyczasie sobie będę oglądał, nie, no może w międzyczasie to nie, ale chciałbym wam polecić jeden kanał. Nazywa się Miłosz. Skręć w zjazd. Nie. Miłosz, kierowca ciężarówki. Chłopak jeździ między lotniskami taką fajną skanią, ale fajniejsza jest naczepa, bo to jest naczepa, która jest specjalnie skonstruowana do wożenia tych kontenerów lotniczych. I oni po prostu wożą pomiędzy, nie wiem, Niemcy, Francja, Polska i tak dalej, i tak dalej. No nie będę wam tutaj już nic więcej mówił, tylko po prostu wam polecam. Po prostu, bardzo fajnie jest opisane. Można też się dużo rzeczy powiedzieć, dowiedzieć, jak się poruszać po w ogóle tych lotniskach i tak dalej, i tak dalej. No bo to jest przecież przechlapane, bo tam trzeba wjeżdżać. Tutaj, tak jak oglądałem, to tak, część pod ochroną musisz przejechać, jakiś pilot cię prowadzi, tutaj coś tam, dokumentacje, stracje i tak dalej, i tak dalej. Także jest tego od cholery. W opisie będzie link do jego kanału, także polecam, obejrzyjcie sobie, zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Fajnie też opisał samą naczepę, jak ona wygląda, tam jakieś roleczki, streczki, fajny zamek ma. No, zamek ma taki kozacki, że żaden ciapaty mu nie wejdzie. Chyba że z siekierą musiałby wejść. Jedynie. Bo zamka raczej nie ruszy. Także ja jadę, odpalam sobie. Ale to może jak już jadę na autostradę, to będzie. To Miłosz będzie jechał ze mną. O, on będzie opowiadał, a ja będę go słuchał. I tyle. Do później. Oj, to pycia, pycia, pycia. Szybki raporcik złożymy. Otóż tak. Ja właśnie wjeżdżam na... Znaczy, nie no, co ja wjeżdżam. Jestem, cały czas jestem na autostradzie bursztynowej Amber One, tak to się nazywa. No ten co, ma problem jakiś? No dobra, tutaj zrobimy tak. Także tak, ja tam już załadowałem, już i byłem też na zakupach i w Lidlu, bo gdzie indziej. Czekajcie, tylko wezmę. Niemożliwe, z dołu mi dał. Dziwne. Byłem na zakupach i tak dalej. I teraz zadzwoniłem do pana na rozładunek, do Kościerzyny. Bo tak sobie sprawdziłem czas dojazdu. Mówię, kurde, może ten tego, bo to jakieś tam delikatesy, te sprawy, nie? Dzwonię do gościa i mówię, wie pan co, bo tutaj załadowałem w takiej, takiej firmie, jadę do pana z tym. Kurde, jak tam? A gość mówi, no jutro rano zapraszam minimum o 9 albo nawet koło 10. Ja mówię, nie, no, na zleceniu była 8, nie, absolutnie. Ja mówię, a dzisiaj to już w ogóle, nie, panie, zapomnij. Nawet się pan nie pokazuj. Mówi, ja pierdykam. No i tak to właśnie wyszło, że mam czas jutro do... Nie no, będę przed 9 chciał tam być. Bo inaczej nie da rady. Także tak mniej więcej wygląda sytuacja, że jest godzina teraz 16. No i ja zaraz będę kończył, bo ja się tutaj na autostradzie zatrzymam na mopie, żeby mieć pod nosem toiletę, stację benzynową, prysznic i tak dalej, i tak dalej. Bo nie ma sensu, żebym tam jechał. W Kościerzynie nie patrzyłem. Teoretycznie może gdzieś by było się zatrzymać, ale tak, no trochę małe te stacje są. Na parkingu tam przy rozładunku bez kibelka, no to nie, to ja mam takie podejście jak kudłaty, że ja muszę tam stać, gdzie jest kibelek, bo to zawsze to jest wygodniej, lepiej i zdrowiej. Jak to mówi lekarz, nie można wstrzymywać, no, więc tak to mniej więcej, więc a że jutro na 9 mam dopiero. A że będę miał tam 100 chyba do lotu, nie wiem, ze 100, 110, to na totalnym luzie. Zatrzymujemy się na Malankowie i fajrot! No. I będzie koniec. Ale właśnie, jeżeli już zahaczyłem o kudłatego, to gratulacje dla niego! Ponad 1000 subów już ma.
Gratulacje! Marcin, gratulujemy! To teraz jesteś już gość. Szampanik, browarek, ty przyjeżdżaj do Polski, bo się gdzieś musimy wreszcie trafić i jakiegoś Bronxa zrobić. Po prostu. O, i siemandero. Kurde, ale mam fryzurę. Ja pierdykam. Wiecie co, w sobotę byłem u fryzjera i poprosiłem, żeby mnie koleżanka obcięła tak jak najkrócej górę, jak się da. No i może to wygodne, ale niezbyt wyglądające. Dobra, nieważne. W każdym razie jestem na Mopolsze, dojechałem tutaj. Do celu mi zostało 60 km, 63 chyba dokładnie, jakaś niecała godzina, około godzinki drogi. Także na luzie. No, ogólnie bym dojechał do samego końca, ale jak już wstępnie powiedziałem wcześniej, gość nie chce mnie widzieć. Jutro przed 9 maksymalnie, znaczy o 9 w sumie. Ja pojadę na przed 9, żeby już nie było. No i wtedy będziemy kombinować, kurde, no wolałbym jednak jeszcze trochę pojechać. Temperatura cały czas spada, więc lepiej jest jechać jak stać. No już piec odpalony, już zrobiłem sobie obiad, kolację, także luzik total. No i teraz już wypoczynek. Godzina jest 17.30, także wcześnie, ale nic, nadrabiam. Nadrabiam teraz zaległości weekendowe, YouTube'owe, począwszy od Patryka, przez Kudłatego, przez Damiana, etc., etc., także spoko. No a potem przerzucamy się już na Netflixa i tam będziemy kontynuować serial. Wciągłem się, że tak brzydko powiem, w Lucyfera. Lucyfer mi się spodobał ten serial i teraz sobie go oglądam. Bardzo fajny. Naprawdę polecam. O! Więc tak mniej więcej można to powiedzieć i na tym kończymy. Na jutro jeszcze nic nie mam. Także zrzucam o 9. Ręcznie. Bo pan się trochę zdziwił. Jak to pod nie ma windy? Ja mówię, kurde, cholera jasna, zostawiłem w domu. bo to są delikatesy, jak wam mówiłem. I nie, zobaczymy. Będą musieli ręcznie ściągać. Co innego. Widlaka nie mają, tylko paleciaki są. A co paleciakiem może sobie zrobić? Nic. Także tak to wygląda. To co? Do jutra. Miłego wieczoru. Dzień dobry, we wtorek. Kolejny dzień lutego. Drugi dzień lutego. Kościerzyna. Godzina 9.13. Ja właśnie wyjeżdżam teraz z rozładunku. Na rozładunku niestety potrzebowaliśmy szybko zrzucić, także nic niestety nie udało mi się wam pokazać. Dlaczego? Ponieważ rozładunek po pierwsze był ręczny, tymi ręcoma własnymi, plus oczywiście ten kolega, który był od tej firmy, bo jest to adaptacja i budowa marketu, który się znajduje w bloku mieszkalnym na parterze. No i tam ekip było chyba ze 4 i klimatyzacja i jakieś wykańczanie wnętrz i w ogóle i to co ja te regały przywiozłem, nie wiem do czego, powiem szczerze, czy to do mięsiwa, czy do czego innego, ale przywiozłem i trzeba było to ręcznie zdjąć, ponieważ nie mieli żadnego sprzętu pracującego oprócz wspomnianych wczoraj paleciaków. Ojejku, no i tyle. Także popracowałem sobie z rana fizycznie, co akurat nie jest najgorszą sprawą. I teraz mogę już lecieć na załadunek, który mam w Gdańsku. W Gdańsku, w takiej fajnej firmie, gdzie zazwyczaj się czeka. Więc zobaczymy. Do tego załadunku mam 70 km z haczykiem. A dokładnie jadę na kontenerową, a dokładnie będę ładował. W sumie jeszcze nie wiem, bo tylko tyle, że mi przysłali mi tylko SMS-a z e-bramy tej oto firmy, że mam awizację na godzinę 10 Gdańsk. Mówię, fajnie, tylko jakiś niefar, że ja się na tą 10 nie wyrobię, ponieważ się nie wyrobię po prostu, no fizycznie nie dam rady, a jeszcze biorąc pod uwagę jaka jest pogoda, no tym bardziej się nie wyrobię, no ale podobno pani szpedytorka wszystko załatwiła,
Więc jadę sobie, zobaczymy co tu z tego będzie. Gdzie będę jechał? Do Wrocławia. To akurat wyczytałem, że będę jechał do Wrocławia. Ale nie wiem, czy na dzisiaj, czy na jutro, czy... No nie, nie czytałem już tego zlecenia, muszę go wziąć i poczytać. Tymczasem lecę sobie. Nadrobiłem wszystkie zaległości wczoraj YouTube'owe, plus wspomniany serial, który naprawdę mnie wciągnął, Lucifer. Polecam na Netflixie. I teraz można lecieć. Tak. Lucifer to jednak jest pozytywna postać. Jest wyluzowany, jest zabawny, zabawowy. Nie wiem, dlaczego ludzie się go czepiają. Naprawdę nie wiem. No i się wzięło, rozsiąpadało. Jakaś śnieżyca tutaj w tym Gdańsku się zrobiła. A tu dzwoni do mnie kolega z Łańcuta. W Łańcucie stoi i czeka Darek, a on mówi, że tam jest plus 2 i słońce świeci. Ja mówię, kurde, to tu zima, a tam wiosna, kurde, na górę. Marcin w Warszawie też mówi, że nie najgorsza pogoda, tylko ja mam taką nieciekawą. No cóż. Jest zima, pani kierowniczko, to musi być zimno i musi padać śnieg i w ogóle. Także tak mniej więcej wygląda cała sytuacja. Okej, dobra. Lecimy. O, następny busik jedzie. No. Także tak mniej więcej wygląda sytuacja. Już jestem na miejscu. Ja już czekam na załadunek. Zarejestrowałem się i tak dalej. Teraz mam czekać na telefon. Na razie nas jest tutaj raz, dwa, trzy, cztery busy. Jedna salówka. I w sumie to chyba wszystko. Także nie wiem za bardzo, jak to będzie się odbywało. Ile czasu mi to zejdzie. Na razie jestem tutaj. No tak, posprzątałem. Jestem w trakcie śniadania. Jakieś 15 minut na razie czekam. Także ten, no tak, w sumie tak, bo 20 po tu byłem. Szybko zarejestrowałem się, co te pierdaty i tak dalej, i tak dalej. No. Także. Od 10.20, teraz jest 10.36. Zobaczymy, jak to będzie długo trwało. Na razie śnieg nawala i to cały czas, non stop. Zobaczymy. Oj, witam was z budki telefonicznej. Powiem wam szczerze, chciałem wam coś nagrać z tego DTA, ale nie, z tej firmy w Gdańsku, gdzie ładowałem. Muszę wam powiedzieć, że szybko poszło, godzina 10 tylko, bo kolejka była. Natomiast teraz jadę na doładunek. Jestem na wyspie Sobieszewo. Będę tutaj pobierał. Nie dotyczy pracowników, dobra, to jedziemy dalej. Będę tutaj pobierał jeszcze jedną paletę i doładunek tak zwany. Dzwoniłem właśnie do pana, on mnie tutaj kierował, że teraz mam jechać cały czas prosto. Piękne tereny, piękna zima nad samym morzem, bo tutaj za tymi górkami, Mierzejami i tak dalej. Dobra, tylko żebym wjechał. To już mam, jak to się nazywa? O, tam już jest morze. O, tam już jest plaża. Także całkiem fajnie, elegancko, kurtyna w górę. Gdzieś tutaj musimy się zaraz wbić, skręcić w prawo. O, nad samym morzem jestem. Kurde, chyba pójdę nawet sobie zdjęcie zrobię, ja pierdykam. Taka okazja. Nie. O, ten pan dzwoni. Robert? Za daleko. Za daleko. A, właśnie wiedziałem. A, bo tam szlaban był. Nie, wie pan co, bo jakby to powiedzieć, jak magnes, to może mnie przyciągnęło i dlatego przejechałem. Nie. Dobrze, ja już skręcam tutaj i w lewo w szlaban będę. Dobra, super. Już odjeżdżam. No właśnie, przejechałem. Tak mnie może zafascynowało, że przejechałem. Dobra, jadę na doładunek. Powiem wam szczerze, że trochę się natrudziliśmy, ale tak, trzy pasy. To jest zbiornik, który jest filtrem do basenu. I z tym będę jechał. Miało to stać, ale niestety się nie udało, ponieważ tutaj w hotelu oczekiwali samochodu z windą, gdzie on podjedzie, załaduje i pojedzie. Ale niestety, jak zawsze, coś nie pykło w organizacji.
Dobra, ja zamykam i niespodzianka. A to mała niespodzianka. Bałtyk! Bałtyk! Z każdej strony Bałtyk! Plaża w Sobieszewie, wyspa Sobieszewo, a ja jestem 100 metrów dalej, miałem załadunek. Także nie mogłem nie skorzystać, nie mogłem sobie darować i sobie idę nad morze. O! Taki będę. Kurde, fajnie tu jest. Duża plaża. Ja miałem w jednym z hoteli załadunek. Powiedzieli, nie ma problemu. Wejdzie pan, ma pan do mnie numer telefonu już. Wejdzie pan na stronę. W razie czego, jak coś tam wykombinujecie, daj mi pan znać, a ja pokombinuję dalej. O, super. Super, owansko. Ciekawe, czy teraz jest sezon na bursztyny. Ale chyba nie. Muszelki są, bursztynów nie ma. Taki kilogramowy by się przydał. Super. Ekstra. Dobra. To jeszcze się trochę napawam, ponapawam Bałtykiem i jadę dalej. 500 km mniej więcej, niecałe. Do Wrocławia, także luzik. A godzina 13? 12:45. A nie jest źle. Ojejku, ja już jestem w drodze jakiś czas. Jakiś czas już sobie jadę. Właśnie minąłem teraz Bydgoszcz. Bydgoszcz minąłem. No i tutaj jakiś problem nastał. Podobno jakaś ciężarówka się zepsuła. I korek jest na jakieś kilkanaście kilometrów i na jakieś był na 30, na 40 minut mniej więcej. Na szczęście okazuje się, że troszeczkę, że przyjechałem już jak chyba już ją ściągali gdzieś na pobocze albo coś, żeby od tego, aczkolwiek cały czas jak widzicie turlamy się, nie jedziemy, tylko się turlamy. No i jeszcze troszeczkę zostało tego zatwardzenia. No ale nic. Ważne, że coś do przodu, że do przodu. Tam trochę postaliśmy kilka minut i teraz już można lecieć dalej. Także nie tylko w Sztaulandii się stoi. W Polsce też można trafić. Ja. I tyle. Do celu zostało 300 km. No cóż. Jest godzina 16, także nie jest źle, jest nawet bardzo dobrze. O, jeszcze trochę widno jest. Będziemy mogli jeszcze trochę popracować. Co na przykład niektórzy nie mogą tego powiedzieć, tak jak na przykład kolega Darek, który stoi w łańcucie dzisiaj cały dzień i nic mu nikt nie znalazł. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest? Nie, spoko, luz. Może faktycznie tam na Podkarpaciu troszeczkę mniej jest tych zleceń i dlatego. Ale śniegu jest więcej. Się wyrównuje. Okej. A Marcinek, kolega, który jeździ w pingwinach, kurde, ten to ma dobrze, bo w Grecji siedzi. Do Aten mu się zachciał. No ładnie, no ładnie. Jeden wyjeżdża z Grecji, a drugi wjeżdża. Właśnie. A czy oni się spotkali? Damian z Marcinem, dajcie znać. Czy jakąś kapucinkę zrobiliście? Dobra. Koniec prywaty, jademy. Dzień dobry, w środę was witam. Trzeci dzień lutego. Godzina 7:19. Ja właśnie niedawno wyruszyłem z MOP-u, MOP Wiśnia Mała Zachód. O, tam właśnie byłem. Tak, i tam sobie posiedziałem. Wczoraj dojechałem, na pół godzina była 19:30 z tego co kojarzę. Ja mówię, dobra, fajran, zrobiłem kolacyjkę, jeszcze się oporządziłem. Obejrzałem sobie troszeczkę filmów. I no i ległem i poszedłem spać. Dzisiaj się obudziłem przed budzikiem standardowo już teraz chyba ostatnimi czasy.
także teraz już sobie na spokojnie wyspany jadę dalej. Jak to Damian mówi, sen jest przereklamowany. Ale spoko, luz. Ale przydaje się, także ja już jestem gotowy na następne. Zobaczymy, bo na razie mam dwie zrzutki tutaj we Wrocławiu. Na pierwszą mam jeszcze 17 km, więc niedługo na niej będę. Potem mam drugą zrzutkę, to co ładowałem nad morzem. No i potem zobaczymy, co to przyniesie dzionek. Wstępne zarysy jakieś tam były, ale nie wiem, czy to po prostu coś było kombinowane, ale nie wyszło, czy jednak będzie to. To się okaże już niebawem. Już niedługo, już niebawem będziemy wiedzieć. Także na razie póki co Wrocław, lecimy. Rozładowane. Kurde, miało być od 8, jest za 10, 8, ja już jestem po zabiegu. Powiem wam szczerze. I teraz mogę sobie już jechać dalej. No dalej to będzie kicha, bo kurde, 12 km mam do drugiego rozładunku, a on mi pokazuje, że będę jechał pół godziny. No ale są jakby te godziny szczytu, rano, poranne godziny szczytu, co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Także tak mniej więcej wygląda moja sytuacja. Teraz aktualnie muszę się stąd wykaraskać. No firma się znajduje w takim miejscu trochę wąskim, no ale co zrobisz? Czekaj, muszę się tu jakoś wyłamać ewentualnie. No tak, dobra, tam minąłem. Okej, teraz tutaj kawałek do tyłu. No dobra, i teraz do przodu. Dobra, udało się. O, super. No, także ja jadę na drugi rozładunek. No i dobra, udało się, moi drodzy. Także, co chciałem wam powiedzieć, tylko napiszę szybko, że rozładowane. Oczywiście na początku, jak to zrobić w ogóle, bo to nie na palecie, bo to leży, bo to tamto. No jak się okazało, pomysł zwykłego kierowcy był najlepszy. I tak zrobiliśmy, jak ja powiedziałem. I tyle. Zwykły. Tylko muszę jeszcze napisać. Dobra, rozładowany. Pyk, dobra, bo teraz pani szpedytorka coś mówiła, że ma jakiś pomysł dla mnie, na mnie, na załadunek do Warsaw. Także jest szansa na to, że może tą listwę wreszcie odbiorę i się zobaczy, co to dalej będzie. Okej, tymczasem, no dobra, ja sobie pojadę tam prosto. Tymczasem wyjeżdżam stąd i czekam na dyspozycję. O, super, dobra. Ale jeszcze, o, dobra, adres. Zaraz coś wyślę. W stronę brzegu? Nie, tylko nie ta firma, o której ja myślę. Mam nadzieję, że to nie będzie ta firma, bo to będzie przejeba. Będzie kiepsko, jak to będzie ta firma, o której ja myślę. W brzegu dolnym. Ajajajaj. Towar niby fajny, lekki i w ogóle, ale ogólnie rzecz biorąc jest... żeby tam załadować, to jest kicha. Dobra, jadę. Dobra, wszystko się wyjaśniło, że załadunek jak najbardziej, tylko adres się zmienił, jadę do Opola. Jadę do Opola ładować 10 palet i z tym będę jechał pod Warszawę, do Woli Mrokowskiej. Centrum chińskie? Zobaczymy. Adres dostanę rozładunku na załadunku, więc jeszcze chwilę. Do załadunku mam 65 km, także na luzie, no fajne taka odbicie takie. A, miało być tu, a jest tu, no taka mała zmiana planów, ale do firmy jadę, gdzie szefową jest kobieta. Jak wiadomo, kobiety zmienne są, także można sobie wszystko zmienić. Czy kobieta stwierdziła, nie będzie tam jechał, a pojedzie sobie gdzie indziej. No i luzi. Dla mnie to nie ma problemu. Pojedziemy tam, gdzie trza. A tymczasem wiosna tutaj we Wrocławiu i okolicach jest wiosna. 4 stopnie na plusie. Słońce zaraz chyba zacznie wychodzić, bo coś się zaczyna, próbuje się przebijać już przez chmury. Te chmury też są jakieś takie
obłokowate, nie wiem jak to by powiedziała jakaś albo jakiś pogodynek, jaka tam kumulusy, strusy i tak dalej. Szyba brudna jak cholera, ale to ile kurde, ja już teraz włożę po 3 bańki płynu do spryskiwacza i cholera jasna, gucio to daje, znaczy gucio daje, dużo daje. Wiem, wycieraczki, wiem, ty, ale kurde no, one były niedawno wymieniane. Nie wiem dlaczego one takie są, może marka jakaś nie za bardzo, no nie wiem. W każdym razie działają, niech działają. To, że piszczą, no trudno się mówi. Jakoś się już do tego przyzwyczaiłem też. Także luzik. Dobra. Czerwone. Stoimy. Powiem wam, że się teraz troszeczkę napracowałem fizycznie. Tak jest. Otóż podjechałem tam na ten załadunek. 10 palet na mnie już czekało. Okazało się, że to jest na zasadzie takiej, że wpierw pani, bo to była pani magazynierka, podstawia pod rampę. Rampa niestety była trochę zrąbana na nasze warunki, ponieważ jest to rampa związana z tym, jak się nazywa, z Biedronką. I dlatego, także tutaj akurat jest tak, że kiszka. Ale w każdym razie załadowaliśmy ręcznie i teraz można już sobie lecieć dalej. Kierunek Tarczyn. No, tak powiem po prawdzie, mam... O, inspektory, podwójna obsada. Dzień dobry, do widzenia. Ani busów nie zatrzymują, bo przecież busy jeżdżą. Busy są bardzo, bardzo dobre i bardzo, bardzo układne. W każdym razie, teraz tak, tolerancji mam 40 minut, do przejechania mam 296 km. I teraz pytanie moje, czy jedynka będzie taka łaskawa i da radę jakoś przejechać, czy będziemy dzwonić do firmy czy, i się pytać, czy oni przez przypadek nie pracują trochę dłużej niż to jest w zleceniu. Ale to się okaże wszystko, to się wszystko okaże w trakcie. Na tą chwilę jedziemy, na tą chwilę mamy kierunek 1. Rozrzucamy, no i zobaczymy co dalej. Na miejscu. Czekam. Na razie 15 minut. Otworzyłem bok na dolnym magazynie. I teraz czekamy, aż ktoś łaskawie przyjdzie i to zdejmie. Te 10 palet. Także... Luksus. Godzinę mamy 15.30 mniej więcej. Ja tu byłem 15.40 nawet. Ja tu byłem 20 po trzeciej, także wyrobiłem się idealnie. Na razie jeszcze nic nie mam. Tak to mniej więcej się odbywa. Także zaraz będę do pani szpedytorki dzwonił, pisał lub cokolwiek innego. Pytać się, jakie są plany na dzisiejsze popołudnie. Tak pięknie zaczęte i jeszcze nieskończone. Ponieważ nie wiem. Nie wiem. O, i tyle. A tymczasem sobie tutaj spaceruję. Spacery zaczynam uaktywniać. Bo jakoś tak, żeby troszeczkę się rozruszać. I tyle. No, w Tarczynie jestem aktualnie. Więc będę się pytał, co to dzisiaj będziemy robić. Czy będziemy już na dzisiaj fajrant mieli? Czy jeszcze coś będzie? Czy mogę jechać w wiadomym kierunku, Sławku pozdrawiam, czy gdzieś tutaj będę musiał sobie znaleźć jakieś przytulne miejsce, ale nie wiem, na razie cisza, na razie czekam, aż przyjedzie wózkowy i zacznie działać, albo ewentualnie jeszcze jest druga opcja, panie wózkowy, daj mi wózek, a ja sobie sam to zdejmę. No, także zobaczymy. Agerfield. Wypoczywa, jak zawsze. Darmo zjadł. Aha, dobra. Tak się tutaj wziąłem. Tu już pan zdejmuje. Powoli. Jeszcze zostało 4 sztuki. Także na luzie szybciutko pójdzie. Teraz mogę sobie powrzucać trochę tych różnych pierdół z powrotem. I następna poleciała.
I teraz pomoc. Okej. O. Prawo fizyki jest cudowne. No i dobra, jeszcze trzy zostały. Teraz powoli mogę bok zamykać. Ale pogoda się normalnie taka zrobiła, że masakra. Kurde, wszystko tutaj jest. I mgła, i woda, i do dupy. Dobra, ale raporcik. Raporcik jest taki. No tam rozładowałem, jak widzieliście, elegancko wszystko poszło. No i teraz jadę na tak. Załadunek mam jeden. Uwaga, pierwszy raz będę ADR wiózł. Także nie jest źle. Bardzo fajnie. Małe, bo małe, ale jednak. To by było jedno, ale to będzie załadunek teraz, a drugi załadunek będę miał jutro rano, znaczy doładunek w sumie, ale nie mam jeszcze adresu, także nie załadunek, znaczy mniej więcej wiem, gdzie mam jechać, w którym kierunku, ale jakoś to nie jest tak sprecyzowane, także na razie załaduję to, co tutaj na wirażowej mam załadować, w sumie to jedną jakąś małą paletkę. No i będę się dopytywał, co dalej, jak dalej wygląda sytuacja, gdzie mam się kierować i tak dalej, więc zobaczymy, zobaczymy. Na razie się robi, 16.25, robi się taki półmrok, O tak. O, więc na luzie. Na luzaku sobie tutaj pojedziemy. Ojejku. No, mówię, że ta pogoda jakaś, kurde, z Opola wyjeżdżałem, tam słoneczko, elegancko, fajnie w ogóle, a tutaj jakaś taka, nie powiem co. Nie powiem co. A nic. Dobra, jedziemy, jedziemy. Dobra, moi drodzy, co chcę wam powiedzieć? Otóż załadowałem właśnie towar i zobaczcie, co tu jest. Nie widać? Palercie, jaśna szkoda. Nie, trochę widać. To jest pomarańczowe. Moje pierwsze ADR-y. Pogratulujcie mi. Moje pierwsze w życiu ADR-y będę wiózł. Także luzik total. Teraz jadę aktualnie. No, mogę cię, Sławku, oficjalnie pozdrowić. Jadę do domu. A jutro rano będziemy lecieć pod Garwolin bodajże i tam będziemy doładowywać do Bydgoszczy. Tymczasem trochę się zmachałem. Znów był mój ten, jak on się nazywa? Ręcznie. O, znowu ciemno. Dobra, nic. Jadę dalej. Dzień dobry. Czwartek. Czwarty dzień lutego. Ja właśnie wyjeżdżam z osiedla. A jak wiecie, nockę robiłem w domciu. Godzina. Godzina jest teraz 10.30, a ja dopiero wyjeżdżam. A ja dopiero wyjeżdżam z moim ADR-kiem małym. Dobra, nic. Bez jaj. Jadę teraz na doładunek, a w sumie to jest głównym załadunkiem. Można by było rzec, jadę pod Garwolin załadować. Tam już kilkakrotnie, bardzo, no w sumie to regularnie można powiedzieć, że ładujemy. I potem jedziemy do Bydgoszczy, do firmy zajmującej się produkcją różnego rodzaju chemii gospodarczej. Tak, tak, taki potentat, taki, taki koncern i tak dalej. I jak już tam załadujemy, a miejmy nadzieję, że w miarę szybko pójdzie, to będziemy jechać i spróbuję to dzisiaj wszystko rozładować, ponieważ tak, ADR-y mam na dzisiaj na pewno, bo dzisiaj rano do mnie dzwoniła pani, która nam to zlecała i ona w tym momencie już proszę mi przysłać zdjęcia, jak tylko pan tam się ten rozładuje. Ja mówię, dobra, spoko luz, nie? To jest jedno. Druga rzecz to jest to, co teraz jadę podjąć. Teoretycznie mam na jutro rano, ale ponieważ oni pracują na chyba dwie zmiany minimum, nie wiem czy na nockę, no ale na nockę zazwyczaj nie zdejmują towar. Bo ja spróbuję to wszystko zdjąć dzisiaj. Pora jeszcze jest wczesna, miejmy nadzieję, że pogoda pozwoli, bo tam na północy już tak różowo nie jest jak tutaj na przykład, bo widzicie, tutaj jest czarna ziemia, elegancko, znaczy asfalt, bez śniegu, bez żadnych większych tych. Skręć w prawo. Tak, ale tam już jest no nieciekawie. Więc wszystko będzie zależało od tego, jak nam pozwoli na to się ustosunkować pogoda. O i tyle. A tymczasem ja sobie jeżdżę. Za 400 metrów skręć w lewo. Po Otwocku. Znanymi mi, no i może ten, kto tutaj mieszka, też kanałami. Wiadomo, tak? Tutaj po prawej stronie stadion. Po lewej stronie osiedle, stadion.
i tak dalej, i tak dalej. Także tak się przedstawia sytuacja, tak się przedstawia raporcik, a ja jadę na doładunek. Jestem na miejscu, jest godzina 11.12, ja tu wjechałem 5 minut temu i czekamy. Mam nadzieję, że to w miarę szybko pójdzie, bo za bardzo mi się tu nie chce stać, ponieważ jest trochę tak... Znaczy nie jest zimno, bo jest minus jeden tylko, ale jest tak jakoś... wiatr jest i jest wilgoć, czyli jest zimno. No nic, w każdym razie tak, dobra, jeszcze dopiję kawkę. Tam widzę, że się strasznie kręcą ci magazynierzy, tak jakby byli pełni werwy do pracy. I zobaczymy, jak to tam wyjdzie. Na tą chwilę do pierwszego punktu mam 367 km, ale to troszeczkę skrócimy, będzie trochę mniej, bo tam standardowo przez Łowicz polecimy, ale ponad 4 godziny jazdy będzie, tak 4,5 nawet, tak mniej więcej, co i tak nie jest złe, bo mam do 21 czas. No, także na luzie, tylko że tam kurde znowu teraz słuchałem w radiu, są niezbyt dobre warunki drogowe, a nawet są kiepskie, a w niektórych miejscach są tragiczne, bo jakieś małe pagórki, a już duży nie może podjechać, także zdjęcie miałem komuś zrobić, kurde, SMS, czytaj SMS-y od pani szpedytorki, wyślij. A dobra, ten wczorajszy rozładunek w Tarczynie, wyślij tam na numer telefonu komuś tam, coś tam. Że już zrobiliśmy robotę i dawaj kasiory, dawaj za fracht kasiory, bo nie ma to tamtu. Dobra, to ja się zabieram za papierkowe roboty, a z wami się zaraz będę widział, znaczy wy będziecie mnie widzieć, zobaczymy ile czasu. 11.14, pamiętajcie, 11.14, zobaczymy co z tego będzie. Dobra, 11.55, wyjeżdżam, kurde, dzisiaj to było najszybciej ze wszystkich razy jakie tutaj byłem, a już tutaj kilka razy byłem, także nie mogę powiedzieć, coraz bardziej się starają. O 11.12, jak wam mówiłem, co byłem na parkingu, 11.10, no to jakieś niecała elegancka godzinka, no jeszcze tylko ciociu musi się postarać, żeby mnie wypuścić, dobra. I można już jechać, także muszę wam powiedzieć, że elegancko poszło. Elegancko. Za 600 metrów skręć w lewo. Pierwszy raz, żeby się zdarzyło, żebym ja tu był niecałą godzinę, 11.10. Ja pierdykam, 40 minut, kurcyna w górę. Rewelacja, dobra, teraz jedziemy w te niezbyt ciekawe zimowe tereny. Śnieg jakby najmniej mi przeszkadza, tam podobno są oblodzone drogi, ale myślę, że jak ja już dojadę tam do Bydgoszczy i tak dalej, to już będzie posypane, to już będzie rozpuszczone. Służby drogowe chyba już zaczną działać, także bez problemu. Więc można lecieć. Okej, dobra, trochę się napracowałem, bo tutaj jest tak, że wózkowy podrzuca na samochód, dostajesz paleciak. No i paleciakiem sobie ustawiasz sam. Skręć w lewo. Wiem. Sam sobie ustawiasz palety na samochodzie. Zazwyczaj są one piętrowane. Ostatnio mi się zdarzyło, że miałem ich 8 czy 9 do zabrania. No to poprosiłem, żeby mi tego nie piętrował, tylko żeby mi to dał. Tak pojedynczo. No i pojedynczo było fajnie elegancko. No dzisiaj niestety się nie udało, ponieważ dzisiaj mam. No ja jestem betką. Dzisiaj mam palet 15 do zabrania plus jeszcze, dobra, teraz ja się wbiję tutaj, jedna paletka ADR-u, czyli razem mam 16, znaczy 15,5, bo ten ADR to jest taka połówka palety, więc dzisiaj się nie obyło bez piętrowania, ale oni zazwyczaj mają bardzo ładnie równiutko poukładane te palety, więc też nie ma problemu. Także na luzie. A że to są plastikowe jakieś tam opakowania, także to jest w ogóle fajnie się to wozi, bo to jest układne, lekkie i przyjemne do wożenia. O, tak wam mogę to wytłumaczyć. Najlepiej jak się da.
Dobra, kierunek Bydgoszcz, 367 km do zrobienia. Do pierwszego punktu oczywiście. A potem po Bydgoszczy, po południami jeszcze będziemy sobie jechać. No i zobaczcie, jaka to dzisiaj jest pogoda. Jestem teraz na wysokości, no zjazd na Włocławek, do sprawy i tak dalej, na autostradzie A1. I słońce wychodzi, a niedawno jeszcze tu przed południem podobno były jakieś armagedońskie sceny, gdzie śnieg, śnieg z deszczem, marznąca mrzawka, ślisko i w ogóle i tak dalej. Ja teraz sobie śnieżek kładam. Wróć, co ja pieprzę. Słońce świeci. Także zobaczymy. Do celu mi jeszcze zostało już niedużo w sumie, bo to ze 130 km. Także ja sobie na spokojnie lecę. Awizację mi zmieniono na dzisiaj, z jutra, jeżeli chodzi o ten rozładunek tych palet, większości tych palet. Także na totalnym luzie. A tymczasem, mówię, ładna kurde wiosna się zrobiła. Fakt faktem minus 2 stopnie jest, ale to... Co to jest minus 2 stopnie, kur... Elegancie. Trochę wiatr wieje, fakt faktem. Czyli jakiś front, jak to mówią, przechodzi. O kurde, ja wam powiem, że tutaj cokolwiek się dowiedzieć, to przyznali sami tutaj panowie portierzy czy ochroniarze, jak tam ich zwał, tak zwał. Masakr! Kurde! Straciłem, żeby wam nie skłamać, 40 minut na to, żeby te pół paletki zrzucić. Znaczy, inaczej, samo zrzucenie to było 2 minuty. Tyle tylko, że... Czekajcie, ja muszę się tu zatrzymać. Skręć w prawo. Bo ja sobie muszę dokumenty... O, tak to zrobimy. Wypełnić, schować. A i zdjęcie jeszcze zrobić, właśnie zdjęcie jeszcze zrobić. I to było tak, że kuźde, nikt nie wiedział, o co chodzi. A może to tu, a może to tam, a może to sram i owam i w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Tragedia z masakrą, ale nic, dobra, teraz kierunek, drugi rozładunek. Miejmy nadzieję, że się tym razem uda bez większych problemów. Dobra, ostrz się. Ostrzyj się. I zaraz zobaczymy, co z tego będzie. No i dobra, chyba poszło. No, także ja wypełniam dokumenty i jadę na następny za rozładunek. Pracę na jutro też mam, ale to wam powiem później. Na razie spieszę się. No i dobra, 18.50, ja wyjeżdżam spod rampy. Ja już mam rozładowany samochodzik, mam na pusto samochodzik. Także jeszcze tylko powietrze zaraz spuszczę z poduszek. I jadę na... Wypoczynek, jutro do 9 rano mam wolne, znaczy do 9 do 9, no pojadę na wcześniej. Jeszcze sprawdzę, od której ta firma pracuje i tak dalej, może się uda wcześniej. Także jeszcze będziemy kombinować. No ale na tą chwilę pauzę będę kręcił na dawno nieodwiedzanej przeze mnie Kastoramie z oczkiem wodnym obok, czyli z tym stawikiem takim. No teraz to już będzie ciemno, to go nie będzie widać co prawda, ale wszystko jest możliwe. Także, bo tam nigdy się nie czepiają, tam nigdy nie krzyczą, że na parkingu Kastoramy stoisz, czy coś, i tak dalej, i tak dalej. Także ja tam sobie wezmę, tam jest cisza, spokój, elegancko, więc luz. Jeszcze tylko tutaj muszę wyjechać, pokazać z tyłu, że nic nie wywożę, a wręcz przeciwnie, że zostawiłem. I już będę wyluzowany, będę wolny. Także dzisiaj nareszcie udało się zrealizować plan w 100%, tak jak ja chciałem. Czyli obydwa rozładunki dzisiaj machnąłem. Ha, ha, ha. Dzień dobry, piątek, piąteczek, piątunio. Ostatni dzień pracy w tym tygodniu. A mamy dzisiaj konkretnie piąty dzień lutego, godzina jest 7.50. Ja fakt faktem mam na 9 awizację, ale nie mogłem się powstrzymać z prostego względu. Znów się obudziłem za wcześnie. Dzisiejsza noc nie była najlepsza. Ponieważ w Kastoramie, tam na tym parkingu, gdzie ja sobie nocuję, jakieś dzisiaj były, no do tej pory trwają, bo to chyba kilkudniowa jakaś sytuacja, jakiś remont, albo coś ten deseń, jakiś kurde przebudowa, albo coś, i całą noc robili, kurde walili i tak dalej, ja się przebudzałem,
No i tak do końca wyspany to nie jestem. No ale co zrobić? W każdym razie, wczoraj jak zasypiałem, było na minusie 1. A dzisiaj jak teraz się obudziłem i do tej pory jest minus 9. Cholercia jasna. What happened? What the... WTF? Nie, no tak zapowiadali. No, koleżanko, kolego, nie wyjeżdżaj mnie tutaj. Tak zapowiadali, że ten weekend będzie zimowy bardzo, więc piątek się zaczął już tak dosyć rześko. No i tyle, no zobaczymy jak to tam będzie. Na razie pojadę, bo wczoraj sprawdziłem, że ta firma od 8 działa, więc ja sobie pojadę. A nóż widelec, może się uda trochę wcześniej tam zadziałać, się załadować i w ogóle i tak dalej, żeby to jakoś szybko ogarnąć. No i będziemy wtedy kombinować. A jak nie, no trudno, będziemy sobie czekać na tą dziewiątą. Do dziewiątej jeszcze jest godzina z haczykiem, także dużo nie ma. Ja sobie kawkę w tym czasie zrobię, może jakieś śniadanie, może coś. Więc jadę, ale ładna pogoda jest, bezchmurne niebo, elegancko, naprawdę fajnie, kurde, fajnie jest, fajnie. O. I dziękuję koledze, który oferował mi, bo wczoraj wbiłem post, że jestem w Bydgoszczy. A kolega, ja jestem z Bydgoszczy, jak będziesz coś potrzebował, to dawaj znać. Mówię, bardzo, bardzo dziękuję. No akurat nie potrzebowałem nic, ale nie zdziw się, jak kiedyś, kurde, do ciebie napiszę, że coś jednak bym potrzebował. Nie znasz dnia ani godziny, tak jak ja. No, także do później. Łuki pułki, teraz tak. Moi drodzy. Raporcik jest taki, mamy godzinę 9.30. Ja właśnie wyjechałem z załadunku. Załadunek był ręczny, ale nie, bez mojego udziału. Ja miałem siedzieć w kabinie i nie przeszkadzać, także tak też zrobiłem. Poddałem się tym rygorom. Siedziałem w kabinie, nie przeszkadzałem. Oni wrzucili mi ileś tam 10 kartonów towaru, który ten tego spalet i tak dalej, czyli załadunek ręczny, tak jak wspomniałem. I teraz już pod dokumenty wszystkie mam, wszystko już jest elegancko. Aktualnie będę jechał do Grała. Do Grała będę jechał do Daszyny, czyli do siedziby głównej. Tam, gdzie tacy bardzo, nie za bardzo mili ludzie pracują. Nie to, co w Woli Mrokowskiej, tak? Wola Mrokowska, Żabia Wola. No w każdym razie tu pod Warszawą. Gdzie tutaj są po prostu od menadżera począwszy, na pracownikach warsztatu kończywszy, chłopaki są naprawdę zarąbiści. A tam jakoś mają problem. Chyba powinni szkolenie przejść na relacje z klientami i trochę się poprawić. Ale to tylko takie moje obiektywno-subiektywne odczucie. Także ja teraz sobie tam jadę, no i potem będę jechał prawdopodobnie już chyba do domu. Bo myślałem o tym Grójcu, ale pytałem się tutaj nadrzędnych władców, a pani szefowa powiedziała, że oni nie chcą tego towaru dzisiaj. Oni chcą go w poniedziałek. Także w sumie wszystko w temacie. Cóż zrobić, no klient nas pan, jak on sobie tak życzy, no to przecież my nie będziemy się z nim kłócić. O, i tyle. Ale piękna pogoda jest, naprawdę, kurwa, to taka zarąbista zima, taka prawdziwa, fajna, zarąbista zima, czyli śnieg, minusowa temperatura, piękne słońce, wow. Podoba mi się, taka zima mi się podoba. Jeszcze tylko jednej rzeczy brakuje, ale to nie jestem w tym regionie Polski, w którym powinienem być. Bo jakbym był na południu i gdzieś, kurde, nieważne jaki łańcuch górski, czy to Bieszczady, Tatry, czy Beskidy, czy nie wiem, Karkonosze, nieważne, góry to góry, to już w ogóle bym był pełen szczęścia i pełen szczęścia. Ale byłoby zarobiście, ale się rozgadałem, ja pierdykam. Dobra, teraz tak, tutaj tak. Wszystko jest, to lecimy.
Ojej, pogoda się nie zmienia, dalej wiosna się zaczynała, znaczy teraz to już wiosna się zrobiła, bo tak jak widzicie, śniegu praktycznie zero. Temperatura minus 1 z minus 10, także całkiem fajnie, sympatycznie się zrobiło. Ja jestem aktualnie przed miejscowością Piątek. Byłem we firmie, gdzie odebrałem ten profil, który będzie tam montowany, naprawiana jakoś obrzeże, nadbrzeże, coś tam. No, w każdym razie już mam odebrane, także teraz będzie trzeba to tylko umówić z jakimś tam warsztatowcem, który to wszystko jakoś to skleci i zrobi. Naprawi i zmieni. Tymczasem teraz jadę, bo dostałem informację, że jednak ten grujec jest szansa na to, żeby dzisiaj go zrzucić. Także zobaczymy. Mam nadzieję, że się faktycznie uda, żebym się tego pozbył. A w międzyczasie jeszcze może coś się uda załadować na poniedziałek. Także na razie Piątek pracujący. Na luzie. No i dobra. Teraz tak, co mogę wam powiedzieć? Raporcik wam dam, piątkowy. Godzina jest 15:48. No ja tam byłem na rozładunku w Grójcu. Pogadałem z chłopakami, bo chłopaki mówią, ty, ale tutaj w komputerze, ja mówię, wiem, co jest w komputerze, ale też wiem, że jestem tak wcześnie, wiem, że pomogę i w ogóle i tak dalej. Mówię, dobra, to podjedź tyłem pod bramę i tamtego. I zrzuciliśmy. Także szybko poszło, elegancko, naprawdę. Ja na samochodzie byłem, im podawałem, oni sobie tam układali na palecie i tak dalej, bo tam cztery rodzaje było czegoś, etc., etc. Po czym dostałem zlecenie, tak jest, piątkowe zlecenie. I teraz ja sobie na tym zleceniu, ja sobie tutaj czekam. Tak jak wspomniałem, jest 15:48. Ja mam załadunek w Pruszkowie, gdzie już stoję, w wiadomej firmie. Awizację w tej wiadomej firmie mam na godzinę 18, 15:49. Poszedłem się, zarejestrowałem. Pani radośnie mnie zarejestrowała, tak, numer telefonu wzięła i tak dalej. Łudzę się, żeby nie było, łudzę się tym, że a nuż widelec, kurde, może coś się trafi, żeby się udało wcześniej. Ale to tylko taka moja nadzieja, wiadomo, nadzieja jest, wiadomo, czyją matką i wiadomo, jaka umiera i w ogóle i tak dalej. Także okaże się. Zobaczymy, jak to będzie. Na tą chwilę siedzę. Na tą chwilę czekam, oczekuję i tak dalej. A więc zobaczymy. No. I panie, jak pan się podpisuje, troll? Że ja jestem biedny, nieszczęśliwy. Tak, jestem biedny, nieszczęśliwy, bo teraz muszę siedzieć w piątek i czekać na załadunek. Ale niestety! A, bo jeszcze... Plomb. Zmieniłem ten dźwięk SMS-a, jakby ktoś nie zauważył. Po załadunku będę miał plombę założoną. To chciałem też powiedzieć, że będę miał plombę założoną, okej. Wszystko fajnie, wszystko co. Jeszcze teraz tak, muszę podjechać, znaczy muszę wyciągnąć AdBlue, żeby sobie ten tego... Kurde, jakaś dziurka tam musi być pod spodem, bo cholera jasna cieknie. I muszę dolać, jak najmniej żeby było i tak muszę trzymać na tyle, bo tam tutaj jak wezmę, to mi się tutaj rozleje, a tutaj nie za bardzo w kabinie bym chciał, żeby mi się rozlewało AdBlue. Także tak to mniej więcej wygląda. 15:51, telefonu brak. Nie no, żartujesz, tak szybko to chyba nie zadziałają. Nie, to nie ta firma. No co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Bierę się za coś tam i za oglądanie filmu, może coś do jedzenia bym sobie zrobił, bo trochę zgłodniałem. I tyle. Na razie muszę się napić wody. Minus 1 stopień. Czekamy dalej. Moi drodzy, jak widzicie, już jest ciemno.
stopni w ogóle i tak dalej. Minus 2 stopnie. 17.45. Ja 5 minut temu wyjechałem z załadunku. 17.45. Awizacja na 18. Ale warto rozmawiać, jak ja to zawsze powtarzam. I nawet w takiej firmie, w której obecnie byłem, udało się jakoś to ogarnąć. Także ja już mam załadowane. Okazało się, że moi drodzy, no kurde, ktoś wyliczył, że to miało być to troszeczkę ponad pół samochodu. Te troszeczkę ponad pół samochodu, to się okazało, że to jest cały samochód. Poczekajcie, bo muszę wyłączyć piec. Bo normalnie w świecie przecież byłem przygotowany na to, że prawie będę tu nocował. A tu się okazało tak ładnie, tak fajnie poszło. Także jedynie tam, nie wiem, ze 2 godziny byłem tutaj? Było źle. Zwłaszcza, że awizację miałem, kurde, na jakąś inną godzinę. Także teraz już kierunek, wiadomy. I można lecieć. Jeszcze tylko Warszawkę przelecieć. Masakra, kurde, piątek dzisiaj. No ale cóż, zabezpieczone, wszystko elegancko. Auto zaplombowane. Plombę nawet dostałem, żeby nie było. Także zaplombowany i mogę jechać. W poniedziałek na Kujawsko-Pomorskie z powrotem wracam, tak jak dzisiaj byłem. Ale to jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Ja się, ale się kurde wytentygował. Masakra. Normalnie prawie Kubica. Kurde, jakiś szrot mi się tutaj ustawił. Czekajcie, muszę umyć szybę. Jakiś Mercedes, AMG, GTR, straty pierdaty, z Dubaju, sraju. Wiem, ja wiem, wycieraczki. Ale tu jakiś kurna, nie, że mi się wbił przed maskę. Mało brakowało, abym go kolude stentegował. No ale dobra. Jakiś kolesiunio tutaj sobie jedzie. Niech sobie jedzie. Dobra, co my tutaj mamy? Zegary po środku, ale zegary też przed kierowcą. Fajnie burczy. W sumie to mruczy. Także całkiem, całkiem. No, takie. Ale nie dla mnie. Za duży jestem do niego. Takie tutaj, takie maleństwo. To w sumie to maleństwo jest. Dobra, ostatnie ujęcie, bo zaraz to będę go tyle widział, co nic. O właśnie. No i tyle sobie go pooglądają. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Posłuchajcie. Dobra, może wsiądę na chwilę jeszcze do osoby. Do mojego autka. Okej, okay, dobra. Tak, nie w tą stronę, tak. Dobra, niech będzie. Co chciałem powiedzieć? Szybkie podsumowanie, bo w sumie Marcin zadzwonił, on jeszcze jedzie. I tak się zagadaliśmy, że nie nagrałem wam podsumowania. 2450 zrobionych kilometrów w tym tygodniu. Z ważnych rzeczy. Pierwszy mój ADR przewieziony. Prócz tego całkiem znośny. Taki fajny całkiem, całkiem. Pomijam ostatnią noc, ale no to już trudno. Nie przewidziałem tego, że kastramy będą jakoś tam przebudowywać, czy cokolwiek innego. Trochę się nie wyspałem, ale to nic. No i ostatni załadunek, czyli dzisiejszy. W sumie poszło całkiem, całkiem, całkiem. No, a tymczasem ja już kończę. Ja idę do domu wypoczywać. Także widzimy się w przyszłym tygodniu. A tymczasem zdrówka, nie dajcie się. No i... Dobrego weekendu. Do jutra. Nie, gdzie do jutra? Do przyszłego.